Teren po dawnej szkole na szczawienku znajdzie nowego właściciela, obecnie jest porządkowany. Tydzień temu informowaliśmy o dzikim wysypisku za opuszczonym budynkiem na Szczawienku. Teren odwiedziła Straż Miejska. Wśród śmieci znajdują się części samochodowe, butelki, fotele, skrzynki, a do tego legowisko bezdomnego. Możemy też zobaczyć sterty gałęzi. Okazuje się, że teren będzie miał nowego właściciela. Odpady są składowane na sterty. Grunt póki co należy do parafii ewangelicko-augsburskiej. Jakie są plany nowego właściciela? Okaże się po podpisaniu umowy. Póki co jest to owiane tajemnicą handlową.